Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marlena Załoga i witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Chociaż z tej strony coś już mi się chmurzy, jest jakaś ciemno-niebieska chmura, także ogólnie coś jest na dzisiaj prognozowanego. Więc tutaj za mną, jak widzicie, mamy worki z odsypanym zbożem, wszystko sobie, te czerwone karteczki, co widzicie, to właśnie są nazwy odmianowe oraz działek, abyśmy po prostu pamiętały, skąd było to zbierane. Także wszystko jest już powiązane. Razem z Werką wozimy wszystko do garażu, bo jakby nie było, boimy się, że nam to zmoknie. Opady są, wiecie, procentowe, ale jednak no, przezorny, jak to się mówi, zawsze ubezpieczone. Także Werka, on właśnie wyjeżdża z garażu, także zaraz dołączy i do mnie. Poza tym nasz tatuś w dalszym ciągu żniwuje, kosi, a my teraz, korzystając z tego, że mamy wolną chwilę, że mamy puste przyczepy, bo wszystko zostało już przetransportowane do silosów, to możemy właśnie przetransportować worki, w których jest zboże, które będzie wysiewane u nas jeszcze w tym roku jako zboże o zimę. Mamy i Werę. Kombajn został już również wyciągnięty. Będziemy go zaraz szykować. Overa nam macha. Będziemy go szykować do sezonu. Na pierwszy ogień będzie szedł oczywiście burak ćwikłowy. Także jeszcze chwila, jeszcze dwie. Nasza pani traktorzystka podjeżdża, także trzeba ją obsłużyć. O, a coż to się stało? Dawaj, dawaj, młoda. Poszło. Poszło. A tamto oberwane ucho się zaraz zawiąże. To ma dać radę. Pójdzie? Nie pójdzie? A my do garażu. Później jakoś sobie poradzimy. Jak wiecie, mamy zaprawiarkę do zboża, którą zakupiłyśmy w zeszłym sezonie, także w tym roku zrobiłyśmy krok do przodu, co nie Nikodem, zrobiłyśmy krok do przodu, także będziemy miały wszystko na gotowo. Z worku będziemy sobie wszystko bezpośrednio do sypu sypać i nie trzeba będzie ładować zboża na przyczepę, ponieważ bezpośrednio z worków będziemy sypać do tego korytka, które mamy. Także sobie trochę tak skromnie odsypałyśmy, ponieważ będzie również troszkę zboża nowego. Mam już na oku pewne odmiany, ale na razie nic nie będę Wam zdradzać. I Wera odjeżdża z kolejnym workiem. Poza tym to standardowo czerwone karteczki z napisami. Są również tam nazwy działek od nazwisk, czyli takie, takie i takie. Ale to chyba w każdym rejonie Polski tak jest, bo rozmawiamy z różnymi rolnikami na różnych wydarzeniach, jakichś dniach pola, czy też targach. No to właśnie słyszymy, że tam jest tam od jakiegoś Kowalskiego, albo po prostu z jakąś cechą charakterystyczną. Więc to się już chyba na tyle w Polsce przyjęło, że to jest normą, więc te czerwone karteczki to są zarówno... Zawarta jest tam nazwa odmiany, jak i właśnie również działka, z której to pochodzi. Także... Ciekawie jest w tej naszej Polsce. Come on, come on. Jeszcze kolejne dwa łóżka. I idzie. Patrzcie, jaka pani prezesowa, oho, oho. Z jednej strony by się przydał ten deszcz, ale z drugiej strony jeszcze, żeby ten dzień, dwa, żebyśmy mogli skończyć żniwa i mogłoby padać, bo warzywka również potrzebują wody. Jak wiecie, co roku mamy marchew oraz buraka ćwikłowego, w tym roku nie jest wcale inaczej. Te same uprawy również mamy, więc z drugiej strony deszcz jest potrzebny. W tym roku takie dwa worki
przy okazji załatwiłyśmy, także trzeba naprawdę uważać, bo czasami może być jakiś worek wadliwy, no i później człowiek sam sobie dokłada roboty, no a my takie worki wiaderkiem przeładować musiałyśmy, także nic miłego. I tak oto odjeżdża już ostatni worek, więc jedna robota została wykonana. Odwieziony. Pięknie. Zaraz będziemy ładować kolejny. I tak w ogóle to już nie wiem, czy to już jest zaufanie, czy litość, ale Vera coraz częściej daje mi fenda. Także szok. Szok, kochani, i niedowierzanie. Może Vera się później do tego odniesie, bo ja w dalszym ciągu nie wierzę. Tak, drodzy Państwo, zaraz na widły zaczepimy worek, ale tymczasem... Czemu tak mocno? Witam się z Państwem serdecznie, z tej strony Marlena Załoga. Jesteśmy w programie Voice Junior Agro. Ze mną mama uczestniczka. Cześć dziewczynko, jak się nazywasz? Ile masz lat? Piłaś coś? Ile masz lat? Ale ty piłaś coś? Jak masz na imię? Weź. Vera nie załapała wątku. Także... Ile masz lat? 15. A jak masz na imię? Nikola. Nikola. Jak się, Nikola, miewasz? Super. Będziemy teraz ładować pszenicę. Dziewczynko, jak znalazłaś się w tym ciągniku? Wyszłam sobie, wiesz? Tak po prostu, po schodkach. Dobra. Jest mała gwiazda. Juniorka. Vera, kto cię tak młodzi? Co ty tyle śniaków masz? Właśnie nie wiem, jak to do tego doszło. O, ja też w sumie nie jak jestem lepsza. Jak rano wstałam, to właśnie się zastanawiałam, skąd się wzięły. Duchy cię kopią? Z tydzień i dalej nie wiem. Co? Coś mówiłeś? Nie, nic. Weronika mówi, że duchy ją biją w nocy. Co, mam to zjeść? Czy... Proszę Państwa, tak wygląda kobieta pracująca, pani Nikola, lat 15. Także tak wygląda kobieta pracująca. Ładujemy. Proszę bardzo. Sprawnie, ładnie. Idealnie. Tak się patrzy i to wygląda naprawdę nieciekawie. Także mam nadzieję, że zdołamy dzisiaj swoje wykosić. My codziennie na telefonie, wiszące. Także lecimy w pole, bo dostałyśmy pilne wezwanie od tatusia. Więc zaraz widzimy się z Werą w ciągniku. Przyjeżdża fendem. I ruszyli. W drogę. Komu w drogę? Niedaleką. Komu w drogę, ale temu czas. Teraz jedziemy na taką działkę, którą widzieliście na pewno. No na pewno. Przez monitor, przez telefon. Przez telewizor. Możliwe. Do rzeczy, Vera. Do rzeczy. Którą działkę sieliśmy? W Śnieżyce, no. Także była tam odmiana keramik. Było to w sumie... wysiew z materiału kwalifikowanego. I co, jak myślisz, Vera, jak tam sypie? Zaraz zobaczymy. Także tą akcję na pewno widzieliście na naszym kanale, a jak nie, to cofnijcie się tam w czasie. I zobaczcie, bo naprawdę odcinek wyglądał spektakularnie, bo jednak ładnie tam sypało. Nasiane w grudniu to chyba było, czy nie? Tak mi się wydaje. Czy w listopadzie? Pamiętam, że jak przyjeżdżaliśmy jednym przyjazdem, to drugi był już zasypany, był biały, także dobrze, że mamy nawigację. I nikt nie wierzył, że ona powschodzi. Tak, także zaraz zobaczycie, jak wygląda pszenica właśnie
zasiewana w tą najgorszą śnieżycę, którą widzieliście, a jak nie widzieliście, to zaraz zobaczycie. Znaczy no, zobaczą pszenicę. Dobra, widzimy się już na polu. Co? Nic się nie stało. Dążymy. Nie czas. Wera przed chwilą mówiła, że nasz tato nas zabije. Nie, nie, tak mi nie mówiłam. Patrzcie, widzicie jaka chmura? A tymczasem my, Weronika, to się wszystko zaraz... Chodź, już rura otworzona. A my gdzie? W lesie, obok lasu. Taka teraz ciekawostka, tutaj jest las. Wiem, że nie pokazuje się paluszkiem, ale w tym przypadku to wiecie. I on z lotu ptaka, na przykład na geoportalu, ma kształt. Jaki, Wera? Kurde, Wera ptaka przyjęta. Ma kształt naszego kraju, Polski. Także możecie sobie sprawdzić las, kotlicę, jaki ma kształt. Także naprawdę bardzo fajnie wygląda. A tymczasem będziemy sypać. Będziemy sypać złote złoto. Pierwszy zbiornik. Chyba na tą przyczepę. No na tą przyczepę. Więc jeszcze wyjdziemy. Jak już zasypiemy ten zbiornik. Ty już teraz możesz wyjść jak chcesz. A ty jesteś miła, Wera. Zaraz mi powie jeszcze, dzień dziecka się skończył, tak? Dzień dziecka miałaś 2 dni temu. Cicho, cicho, bo się wyda, kiedy ten odcinek nagrywam. Także o, patrz, to tam oddaje też jakiś kombajn z ciągnikiem, z przyczepą. A obok fasola. Tak to się żyje na tej wsi, pany. Wera, jak się czujesz? Bardzo dobrze. A nie wyglądasz? Że nie wyglądam. Ważne, jak się czuję, nie jak wyglądam. Nie, nie, jest Bella. Abyśmy tylko dali radę z tymi żniwami, bo naprawdę jak to popada, to znów będziemy musieli czekać kilka dni. A też już praktycznie będziemy się szykować do buraczków, ponieważ to już tylko dotknąć. Wera już się pewnie nie może doczekać, co? Bardzo. Wykopię cię w tym roku na kombajn. Ty możesz sobie. Nie powiem co. Tak, tak. Poza kamerą powiesz! Ty to wszystko powiesz. To taka cicha myszka, wiecie, pod miotłą. Czy pod mietłą? Miotłą chyba się mówi. Dobra, Wera, pochwal się. Co odwaliłaś w te żniwa? Ja się ostatnio pochwaliłam na odcinku. Co ja odwaliłam w żniwa? No. Niby co? O, już skończył. Co odwaliłaś żniwa? Nic. Na pewno? No nie wiem, może ty coś pamiętasz, bo ja nie pamiętam. Wera, pod sądem najwyższym, co w te żniwa odwaliłaś? Nie pamiętam. Jak też odwaliłam, to powiedz, bo ja serio nie pamiętam. No liczę, że się przyznasz. Ale co? No co zrobiłaś? No nie wiem właśnie, powiedz mi. Porysowałaś coś, pogięłaś, połamałaś? Nie. No co zrobiłaś? Nic. Nie zrobiłaś? Nie. Jest i Wera, bo ona ma powera. Jest pszenica. Czy tam błysnęło, czy mi się wydawało? Ludzie. Ludzie, przychodzą mi... Alerty. Alerty. Oj, proszę ludzie. Bardzo. Radar pogodowy. 17, 18. Mam padać. No i co? Fajne kłosy. Mam nadzieję, że coś w nich jest. No, także ty sobie nagrywaj, a ja muszę... Ty się baw, a ja idę nie, się no, bawić. Ja muszę wracać do domu, bo zaraz mama po mnie przyjedzie, bo trzeba cofnąć podbina, a zaraz ma deszcz padać, więc żegnam się, muszę dojść do drogi jeszcze. No to idź, idź. A, jeszcze oddam ci mikrofon. Ojoj. Dzięki. Opa. Więc zestaw zostaje ze mną, w moich rękach. Ta pogoda w tym roku naprawdę nie daje
pracować rolnikom w tym najważniejszym okresie w roku. Wszędzie wokół naprawdę słychać wszędzie kombajny. Jednak zboże jeszcze sporo u nas w naszych stronach zostało. A tu taki przyps. Ale miejmy nadzieję, że to nas minie. A nawet jak spadnie, to nie będzie to taki efekt podtopienia czy coś, bo jednak ciężko już by było z tym zbożem je zebrać. Tym bardziej, że mamy jeszcze warzywa, które też są z terminami praktycznie na już. Warzywa, buraka ćwikowego. To miałam na myśli. No i siema, siema. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Witam Was z wysokości. Także tak to wygląda na górze. Pilnujemy sobie tego, co się dzieje w silosie. Także za chwilę Wam otworzę. Proszę bardzo. Sypie się. Pilnujemy, aby się nam nie przesypało. Ale pięknie to z góry wygląda. Naprawdę lubię chodzić tutaj, jeżeli mam możliwość, i podglądać, bo naprawdę te widoki, nawet dron tego nie zastępuje, bo można tu przeżyć na żywo. Jak wejdę tutaj, to czuję się takim dronem na żywo. Także wszystko nam się ładnie sypie, nie wiem, czy... O, widać przyczepę, ale na przyczepie już jest tak na pół. Ty, rolnik, co ty masz? Oddaj! Tyle w dzisiejszym odcinku na naszym kanale, także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, pa, pa!